na kanale Unbridled Buffalo, jestem Ann i dziś nagrywam dla Was unboxing tego oto pudełka BT21, w którym znajdują się figurki BT21. I tak naprawdę będzie to drugi unboxing tego pudełka na tym kanale, ponieważ w środku oryginalnie znajdowało się 7 oto takich postaci vanów, w których znajdują się figurki z innymi pozostałymi postaciami BT21, ale zostały mi 4, ponieważ Karol ostatnio robiła unboxing 3, zostawiła mi 4, więc to jest mój przydział unboxingowy. Mam nadzieję, że ten unboxing również Wam się spodoba i że trafią nam się te figurki, których jeszcze nie mamy. Jeżeli nie wiecie, co nam się trafiło, to koniecznie zajrzyjcie do poprzedniego filmiku, a ja otworzę te oto 4. Jestem tym naprawdę podekscytowana, ponieważ tak jak Wam mówiłam w naszym unboxingu z broloczkami BT21, ja od zawsze chciałam, żeby w K-popie było coś takiego, co można otwierać, a niekoniecznie wie się, co jest w środku, i to jest takie strasznie ekscytujące, więc to jest seria z BT21, która spełniła moje marzenie. I są 3 wersje tych vanów, my jak już mówiłam, mamy pierwszą i jakbyście byli zainteresowani, to wszystkie można kupić w Polsce. Linki będziecie mieli jak zawsze w opisie, wszystkie informacje, których potrzebujecie. A ja zabieram się szybko za otwieranie, bo o to w tym filmiku chodzi. Więc tak wygląda ten van z bliska, jest 7 postaci do zebrania, czyli oczywiście Tata, Chimi, Shuki, RJ, Cookie, Koya i Mank. I ja oczywiście liczę na Shukiego, mam nadzieję, że się trafi. Tutaj jest takie otwarcie, ale chyba sobie z nim nie poradzę, moimi paznokciami. Strasznie ciężko mi to idzie. Okej, teraz w ogóle ja to zrezerwałam w drugą stronę, ale nie mogę sobie z tym poradzić. To jest tak zapakowane, że naprawdę strasznie trudno się do tego dostać. Muszę to przeciąć jeszcze raz. Jest dopiero do połowy rozebrany. Niełatwo zacząć jest ten unboxing. Mam nadzieję, że zresztą pójdzie mi o wiele łatwiej. To jest w ogóle takie proste otwarcie i to jest strasznie trudno nadal zdjąć. Jeszcze tylko trochę, jeszcze centymetr. Dobra, okej, chyba będzie. Udało się. Dobra, udało się. Pozbyłam się folii z pierwszego vana. Tak on wygląda. W ogóle jestem ciekawa, czy macie jakiś pomysł, do czego można użyć tych opakowań z tymi vanami. Są przecudowne, naprawdę. Tutaj jest cała jakby osobna wielka postać. I otwieram, zobaczymy, kto się trafi, bo nie wiadomo, kto się trafi. I to jest w tej zabawie najlepsze. Uwaga, uwaga. Kto będzie pierwszy i czy to jest... Tak! To jest Shuki! Trafił mi się jako pierwszy postać, którą najbardziej chciałam, czyli to już jest udany unboxing. Okej, możecie teraz dać łapkę w górę dla mnie, żeby moje szczęście nie znikało. Więc okej, najpierw otworzę Shukiego. To jest taki mały, w ogóle osobno zapakowany. Przeurocze, w ogóle nie widziałam żadnego unboxingu tych vanów, także nie wiem, czego się spodziewać, oprócz oczywiście tego, co widać już na pudełku. Myślałam, że on będzie mniejszy, szczerze Wam powiem, ale jest całkiem spory, także na razie go odkładam tutaj i będę teraz otwierać to, co jest tutaj. I to będzie kanapa. To będzie kanapa, na której Shuki będzie siedział. Także po pierwsze mam tutaj kanapę z jeszcze 2 członkami Crunchy składu. Tak oni tutaj się prezentują, 2 inne ciastka. Także Shuki będzie miał kolegów. I w tej saszetce jest stół. Stół, na którym z tego co pamiętam stało też mleko. Tylko że nie mam nigdzie tego mleka. I jeszcze tutaj są rzeczy, okej. Więc tutaj jest, nawet nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś taca. I wygląda to tak, ma napis B21 i jeszcze nie znalazłam do tego zastosowania, ale znalazłam mleko, więc otwieram to mleko. Mam wrażenie, że ten unboxing już jest strasznym bałaganem i mam nadzieję, że kamera będzie mi sprzyjać i pokaże te wszystkie malutkie elementy. Także tak wygląda mleko, ale w tym wanie tutaj jest naklejka z napisem milk, także będzie mały DIY, zrobię sobie mleko i zaraz Wam pokażę, jak wygląda Shuki, ale tutaj jest jeszcze ulotka. Nie wiem, jak ona wygląda. Może to będzie jakaś instrukcja obsługi. Okej, więc tutaj mamy taką ulotkę ze wszystkimi postaciami BT21. Jest ten Shuki na kanapie tutaj, reszta postaci i z tyłu jest pokazane, jak to ma wszystko wyglądać, czyli to czarne to jest podkładka pod Shukiego, ale on może też stać oczywiście na kanapie i tu jest to mleko. Może nam się trafić coś, co nie jest postacią z BT21,
zobaczymy, może będziemy miały szczęście, ale na razie zbuduję salon dla Szukiego. Więc tak to wygląda, zmieniłam trochę kadr, ale na przykład to mleko jest tak malutkie, że ja zupełnie nie wiem, jak wam to nagrać, jak wam to pokazać, ale tak wygląda salon Szukiego, także to jest pierwsza postać, która mi się trafiła i ja jestem zachwycona, ponieważ to jest ta postać, którą najbardziej chciałam, także otwieram dalej. Otwieram drugiego, już zaczęłam i nie poszło znowu, jestem ciekawa, czy uda mi się którykolwiek z tych czterech otworzyć dobrze i do końca. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, także musicie mi wybaczyć, że tak to pokracznie otwieram. Dobra, idzie jakoś, idzie jeszcze chyba gorzej niż za pierwszym razem, a myślałam, że to się nie powtórzy i spróbuję. Okej, okej, udało się. Dobra, mamy drugiego vana, jeszcze nie, jeszcze chwila. Okej, teraz mamy na pewno drugiego vana. I uwaga, uwaga, przesunę to na bok i otwieram go, zobaczymy, kto się trafi teraz. I jest to... Chimmy! Jest to Chimmy, już widzę po tym żółtym kolorze. Także mamy dwie postaci, które na pewno chciałyśmy mieć. Tutaj jest po raz kolejny ta ulotka, i tu jest jakiś kartonik. Także biorę się za składanie Chimmy'ego. Tutaj jest sam Chimmy. I wygląda on tak, jest słodki, jest duży, jest bardzo duży, jest oczywiście większy od Szukiego, ale to nikogo nie dziwi, ponieważ Szuki ogólnie jest malutki i wygląda on tak. Jego rączki w ogóle się ruszają, jego głowa też się rusza, może patrzeć w każdą stronę. Jego nogi się już tak bardzo nie ruszają, ale można ruszać rączkami i głową, także tak wygląda Chimmy i te postacie w ogóle są takie... Fajny w dotyku, nie wiem jak opisać ten materiał, z czego są stworzone, to tworzywo, ale w dotyku są naprawdę ciekawe, także odkładam tutaj na razie na chwilę Chimmy'ego i zobaczymy, co mogę mu zbudować. I tutaj jest cały zestaw rzeczy dla Chimmy'ego, łącznie z lizakiem, jak widzicie, ale zacznijmy od lewej. To jest chyba szafka na książki, z tego co pamiętam. On miał w swoim zestawie szafkę i tutaj są takie bardzo malutkie elementy, do których chyba też będą naklejki, także tym się zajmę za sekundę. Tutaj jest coś, co dla mnie trochę wygląda jak gaśnica, ale to chyba jest bardziej worek treningowy, żeby Chimmy mógł ćwiczyć formę w wolnym czasie. Tak to wygląda. O, to w ogóle się kiwa, jestem ciekawa, jak to będzie stało. Zaraz też się tym zajmiemy. I tutaj jest odpowiedź na moje pytanie, ponieważ to chyba jest podstawka pod tamto. Postaram się niczego nie zgubić. Tutaj jest kolejny bardzo malutki element. Także to odłożę sobie razem. O, tutaj. I jeszcze mam do wyjęcia tego lizaka i tę podstawkę. Także... Łatwo tutaj coś zgubić, bardzo łatwo tutaj coś zgubić. Ten lizaczek jest naprawdę maciupki, ale położę go tutaj. I została ta podstawka, żeby Chimmy mógł stać, z tego co widziałam po tej instrukcji, a raczej ulotce, więc zaraz to wszystko poskładamy. Także najpierw weźmy to... Tutaj. To w ogóle, co było z tą podstawką, to chyba według tej ulotki jest takie zdjęcie, ramka na zdjęcie, które tutaj stoi. I tutaj mam dwie naklejki, takie malutkie właśnie do tej ramki na zdjęcia. Albo miętowe zdjęcie, albo takie różowe. A tutaj są naklejki na te książki. I tutaj jest na przykład książka z ciasteczkami, z napisem cookie. I jest też książka How to be a Universal i... to do list, także to wszystko nakleję na te malutkie książeczki i pokażę wam już ten regał zrobiony. I tak to wygląda, w ogóle zauważcie, że ta półka jest tak stworzona, żeby ta książka tutaj, ta o ciasteczkach, była tak przychylona. Jest oczywiście zdjęcie różowe i Chimmy wygląda tak. Uwaga, próba numer 3, czy tym razem uda mi się to otworzyć. Spróbuję to zrobić powoli, 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 powoli i... Dobra, i teraz od tej strony, od dołu, tą drugą część, jednak nie, dobra, uda mi się, nie będzie dobrze, nie będzie dobrze, myślałam, że będzie dobrze, ale znów zdjęłam to w bardzo pokraczny sposób, ale poszło mi to i tak szybciej niż poprzednie,
Także obstawiajcie, kto tutaj będzie. Ja stawiam, że tu będzie Mank. Wydaje mi się, że tutaj będzie Mank. Także zaraz się przekonamy, czy mam rację. Zdejmuję ostatnią część. Otwieram wana. I kto będzie w środku? To jest Mank! To jest Mank! Cóż za niespodzianka! Tutaj jest Mank! Mank był jedną z postaci, które mi się podobały najbardziej, także jestem zadowolona. Zaraz wam pokażę, czego możemy się tutaj spodziewać. I Mank ma radio, szejka, pachołki i deskorolkę, także Mankiem będziemy mogły się na pewno pobawić. Także uwaga! Tym razem Manga zostawię na sam koniec i zobaczę, co tutaj mamy. Mamy jedną saszetkę właśnie z podstawką i z tymi gadżetami. Tu są trzy pachołki, tutaj jest deskorolka i shake. A tutaj mamy... Tutaj mamy to secret item! Trafiło nam się secret item, cokolwiek to jest, jeszcze nie wiem. Ale to było tutaj i to jest też tutaj. Wygląda jakby to było to, także może zacznijmy od tego. Cóż to jest? Co Mank nam przyniósł? To jest serduszko na jakiejś podstawce, które wygląda tak, z napisem Universe Star. Tak wygląda z tyłu, więc takie stojące serduszko. I do tego jest taka podstawka, znaczy nie podstawka, to jest, z tego co widzę po tym obrazku, taka jakby orbita, czyli to ma wejść tutaj i wygląda to tak. Czyli jest to takie serduszko z orbitą Universe Star, nawiązujące ogólnie do całego BT21. Także tak to wygląda i jestem zaskoczona. Nie myślałam, że trafi nam się coś takiego. Jest to ozdoba do tych wszystkich postaci. Bardzo ładnie to wygląda, także postawię to na razie tutaj. Myślę, że jak właśnie będziemy robić jakąś taką, wiecie, wystawkę na półce z tych wszystkich figurek, to będzie to wyglądać ekstra. Także trafiło nam się i nie spodziewałam się tego zupełnie, więc uwaga, otwieram te rzeczy, które są tutaj, czyli już szybko. Jestem teraz jeszcze bardziej podekscytowana, tak wygląda radio. Myślę, że wszystkie pachołki będą wyglądać tak samo, także tutaj jest pachołek. I zostało nam jeszcze to, czyli... deskorolka i picie. Deskorolka wygląda tak. Oczywiście można nią jeździć, kółka działają. I do tego mamy jeszcze butelkę dla Manga. Tak jak lizak był dla Chimiego, to dla Manga jest butelka, która jest bardzo malutka i wygląda tak. Także dzisiaj mamy taki test dla mojej kamery, czy jest w stanie te wszystkie malutkie elementy nagrać. Może tym razem pokażę wam to tutaj, bo Mank w sumie nie ma dużo do składania. Głowa tak jakby mu się nie rusza, bardziej rusza mu się ciało. Można je tak obkręcać, no ale w sumie wtedy też można kręcić głową. Także tak wygląda Mank i już zgubiłam w tym wszystkim to picie dla niego, także wkładam mu picie do ręki. Chyba w tą stronę. Dobra, trzyma się wszystko. Nie wiem, w którą stronę to powinno być, ponieważ Mank jest bardzo specyficzny i on cały czas jakby jest profilem. Także spojrzę na tą ulotkę jeszcze raz. On jakby tutaj stoi na podstawce, ale ja bym chciała bardzo przetestować, jak on wygląda i czy może w ogóle stanąć na tej deskorolce. Wydaje mi się, że jak już ma na niej stanąć, to stanie na niej tak. Jednak musiałam posprzątać te wszystkie rzeczy dookoła, ponieważ nie wiedziałam, czego mi brakuje, a co mam. Także położę go na tej podstawce. Tak wygląda Mank na podstawce i na tej podstawce oczywiście stoi. Udało mi się go postawić na tej deskorolce. Opiera się ogonem o nią i stoi całkiem stabilnie. Także można go tutaj popchać. Może nawet mu zrobić taki tor przeszkód z tych pachołków, ale ja nie jestem za bardzo w stanie tego zrobić, ponieważ mam tutaj bardzo małe pole manewru, żeby kamera nie straciła fokusu i żebyście wszystko dobrze widzieli, ale da się nim bawić, więc tak wygląda jego zestaw. Bardzo pasuje to do Manga, no i mamy tutaj secret item, a mi został ostatni van i wydaje mi się, że będzie w nim Cookie. Jeżeli tutaj będzie Cookie, to oznacza, że w każdym jakby takim całym boksie są wszystkie postaci,
Także inaczej trochę niż miałyśmy w braloczkach, bo wiecie, że tam nie udało nam się trafić wszystkich mimo całego opakowania. I chyba nigdy się nie nauczę otwierać tej folii, no trudno. Musicie chwilę pocierpieć, patrząc na moje nieumiejętne otwieranie tego zabezpieczenia. Uwaga. Dobra. Okej, to zabieram, żeby nam nie przeszkadzało i otwieram ostatniego vana na mój unboxing. I w środku jest, jak się wszyscy pewnie spodziewali, cookie! Tutaj już wypadła jakaś naklejka. Jeszcze nie wiem, na co ona będzie dokładnie. Chyba na jego bieżnię. Tutaj jest instrukcja, znaczy ta ulotka. I tutaj mamy bieżnię dla cookiego. Zacznijmy może od tego. Mam nożyczki, które pasują do koloru jego postaci, także tak to wygląda, jest całkiem spora. Tutaj prawdopodobnie będzie ta naklejka. Tutaj mamy jeszcze całą taką wielką folię z małymi rzeczami, ponieważ tutaj jest butelka wody tylko, przezroczysta, więc nie wiem, czy ją widzicie. Dwie hantle i podstawka dla cookiego, także muszę to wszystko odpakować, żeby tego nie pogubić. Tu jest butelka wody, maciupka butelka wody. Odłożę ją z boku. Tutaj jest jeden ciężarek i drugi ciężarek. I do tego jest podstawka. Wszystkie te podstawki mają jakby taki tutaj, nie wiem jak to nazwać, do włożenia tej postaci. Oprócz tej podstawki ze Shukim, ona była całkiem płaska. Także Shuki właściwie nie potrzebuje tej podstawki, żeby móc stać. I tutaj w sumie jest mało rzeczy. Przy innych postaciach było ich więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem dlaczego, może były po prostu większe. I został nam tylko cookie do odpakowania. I ten królik jest akurat bardzo, ale to bardzo duży. Bardzo duży, chociaż nie wiem, czy Chimmy nie jest większy, ale on jest całkiem spory. Oczywiście wszystkie nóżki, rączki i głowa mu się ruszają. W jednej ręce ma ciężarek, w drugiej ręce ma wodę i została nam do złożenia tylko jego siłownia. Także zabieram najpierw to wszystko stąd. Więc tak wygląda cookie w swojej siłowni, więc mamy siłownię, salon Shukiego, pokój z Chimmym, który w sumie też ma kawałek siłowni i manga, który jest właściwie na podwórku, można tak to powiedzieć. Także jeżeli oglądaliście nasz poprzedni unboxing, to wiecie, co trafiło się Karol i jak to wszystko wygląda. A tak się prezentują wszystkie moje zdobycze. Oczywiście bardzo się cieszę z tego secret item, które widzicie na środku. No i nadal w sumie najbardziej podoba mi się ten Shukie. Jakoś tak kanapa z tymi innymi ciastkami po prostu trafia do mojego serca. Ale to nie zmienia faktu, że i Chimmy, i Mang, i Cookie też mi się bardzo podobają. Także dajcie mi koniecznie znać, jaka jest wasza ulubiona postać z BT21 i co wy chcielibyście trafić najbardziej. A ode mnie to by było na tyle i jeszcze wam chciałam pokazać, jak te figurki wyglądają w porównaniu z moją twarzą. Może wtedy jakoś bardziej będziecie sobie w stanie wyobrazić ich rozmiar, ponieważ ja naprawdę myślałam po zdjęciach w internecie, że będą one mniejsze, a one są całkiem spore. Tak wygląda Chimmy, a tak na przykład wygląda Shukie na kanapie. Także jestem zachwycona i znajdę dla nich jakieś ładne miejsce, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, jeżeli lubicie kolekcjonować figurki, albo w ogóle jeżeli lubicie BT21 i jesteście zainteresowani kupnem tych figurek, to oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Dajcie mi znać, jak wam się podobał ten unboxing i mam nadzieję do następnego. Także pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, a my widzimy się w kolejnym filmiku.